Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem zawędrowaliśmy do Rzędowic, gdzie lotują wspólnie kolega Jerzy Kostosz i z Ryszardem Żółkiewiczem. Jest tutaj oddział 0268, oddział Zawadzkie. I przypomnijmy, że już tutaj raz w hodowli byliśmy, jednak wtedy była zima, warunki takie troszeczkę mroźne i pokazywaliśmy tylko i wyłącznie kolegę Jerzego, który opowiadał o gołębiach, które ma takich ogólnie. Natomiast dzisiaj, kiedy jest już po drugim locie, tutaj w oddziale drugi lot mieliście, tak? Tak. To już teraz powiemy więcej o hodowli, pokażemy też jeszcze, jak wyglądają gołębniki do lotowych. Niestety nie wejdziemy, żeby nie przeszkadzać im w przygotowaniu się do lotów. Także tutaj więcej już o hodowli powie nam sam kolega Jerzy. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich hodowców. Rzeczywiście jesteśmy, przynajmniej u nas w oddziale, po drugim locie. Obydwa loty nie były łatwe. To nie były loty takie typowe do kategorii, bo czeka się na loty, kiedy konkurs trwa kilkanaście minut. Natomiast obydwa loty u nas w oddziale, konkurs trwał ponad 30 minut, między 30 a 40 minut. Co pokazuje, że mimo tej niewielkiej odległości na początku lotów, czyli około 100 km, 100-200 km, te loty są nietypowe. Szukamy ciągle takich przyczyn. Myślę, że nasze gołębie to już do pierwszego lotu jako hodowcy były bardzo dobrze przygotowane, gdy chodzi o zdrowie, o trening. Natomiast no, pewnych rzeczy nie da się przewidzieć. Też lotowanie gołębiami uczy nas pokory i tej pokory jakoś doświadczamy. Ja nie mogę narzekać, bo te loty były udane. Jestem w tej chwili na drugim miejscu w całym oddziele. Ale przepraszam, że przerwę, ale jeszcze powiedzmy, w jakiej silnej konkurencji latacie. Tak, nazwiska, które właśnie... Jestem aktualnie na drugim miejscu w oddziele. Półtorej punkta za Krzyśkiem Ziają, który rzeczywiście jest takim znawcą też gołębi, potrafi nimi lotować. Ale mogę się pochwalić, że z obydwu lotów pierwszych mam pierwsze gołębie z pierwszego lotu na 5600 ponad, z drugiego lotu brakowało 12 do 5000 gołębi, też mam pierwszego gołębia. Generalnie procentowo też jest dosyć dużo konkursów, ale tak jak mówię, loty nie są łatwe i czekam na takie łatwiejsze, kiedy rzeczywiście to wszystko tak zaskoczy, żeby to mogło już funkcjonować tak, jak sobie człowiek to zamarzył i adekwatnie do pracy, którą się wkłada. A propos pracy, tutaj w hodowli pomaga bardzo kolega Ryszard, tak? Rzeczywiście, ja jako hodowca mogę powiedzieć, że jestem ciągle niedoświadczony, ciągle się uczę i przyznam, że ta hodowla by po prostu nie istniała. Ojciec mój, który zmarł w 2007 roku, był niekwestionowanym takim znawcą tematu, był takim hodowcą gołębi o wielkim sercu przez wiele lat. Hodowla została i tak już od paru lat współpracuję z panem Ryszardem Żółkiewiczem. I tak naprawdę to on wykonuje całość pracy. Ja, pracując na uczelni, będąc księdzem, no nie mam czasu, żeby być regularnie w domu. Jestem co najwyżej raz w tygodniu na parę godzin, ale jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym, pomagamy sobie nawzajem i hodowla, dzięki Bogu, funkcjonuje dobrze, są dobre wyniki i to naprawdę cieszy. A propos tych wyników, jeszcze tylko przypomnijmy, że w tym roku na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu trzy gołębie ze spółki hodowlanej Kostosz-Żółkiewicz miały czołowe miejsca w klasyfikacji w kategoriach. Rzeczywiście, w kategorii gołębie młode na drugim miejscu plasował się gołąb właśnie z hodowli Morisa Mateusa, oryginał Belk, samiczka o numerze końcówka 152. Przepraszam, pomyliłem się. Na drugim miejscu był gołąb z hodowli Rainera Putmana, oryginalny gołąb. Na siódmym miejscu była ta samiczka Morisa Mateusa, a w kategorii H nasz gołąb też na wystawie ogólnopolskiej zajął drugie miejsce. Niestety wszystkie trzy gołębie na obrączkach zagranicznych, dlatego nie reprezentowały naszego kraju zgodnie z przepisami obowiązującymi u nas dalej, czyli w Budapeszcie. Dobrze. Teraz tutaj, jak się nazywa, jesteśmy przed gołębnikiem jakim? To jest lotowy na młode, tak? Tak jest. To jest mój gołębnik lotowy. Młode się, można powiedzieć, w tej pięknej pogodzie. Zobaczmy. Opalają. Tutaj taka woliera jest przy gołębniku. Tak jest. Uważam, że ta woliera jest bardzo ważna, potrzebna i jakoś uodparnia te gołębie młode. A ile gołębi masz tutaj teraz młodych? Ja już mam od dłuższego czasu odrzucone młode. Dla mnie, jeżeli tak możemy powiedzieć, to jest 100 sztuk. To jest grupa, którą zawsze dla siebie staram się z gołębi młodych zostawić. Taką grupą mniej więcej. Ale na dwie drużyny lotujecie chyba tylko, tak? Tak, lotujemy na dwie drużyny. Myślę, że no, to jest najlepsza selekcja i to też pokazuje, co jest rzeczywiście dobre. Potem z tych gołębi 20% gdzieś zostaje dalej do lotowania.
Rozumiem. Przejdziemy może zobaczyć tutaj, jak wygląda w środku? Tak, możemy. Tu możemy też zobaczyć, że już część tych młodych jest rzeczywiście zaawansowanych w wieku. To są młode ze stycznia. Uważam, że ma to sens, chociaż praca jest rzeczywiście trudna zimą, żeby wyhodować gołębie młode. Zresztą uważam, że gdy chodzi o lotowanie gołębiami młodymi, to liczy się przede wszystkim praca i pewna systematyczność. To jest najważniejsze i dla wyników, i dla utrzymania gołębi w zdrowiu. Ale bez pracy nie ma kołaczy i myślę, że na polu sportu gołębiarskiego to powiedzenie jak najbardziej ma odzwierciedlenie i się potwierdza po prostu. To możemy też kolegom powiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak cudowne krople, które pozwolą nam uzyskać czołowe konkursy. Ja wiele mam takich telefonów, maili, zapytań o to, co podać, żeby tak wystrzelić. To czasem nawet renomowani hodowcy o to pytają. Ja osobiście uważam, że coś takiego nie istnieje. Że wiele jest produktów i one są naprawdę dobre. Ja od kilku lat stosuję produkty firmy Prima. Nie szukam drogich produktów zachodnich. Uważam te produkty za bardzo dobre, ale zawsze podkreślam, że te produkty zastosowane w mojej hodowli, czy gdy chodzi o gołębie dorosłe, czy gdy chodzi o gołębie młode, one przynoszą oczekiwane efekty, rezultaty. Wielu hodowcom też pomagam, gdzieś tam podaję różnego rodzaju programy lotowe w oparciu o te produkty. Też są efekty lotowe, natomiast zawsze będę powtarzał, u mnie na moim podwórku, w naszej wspólnej hodowli te produkty rzeczywiście zdają egzamin, dają właściwe rezultaty i dlatego uważam produkty firmy Prima za bardzo dobre, gdy chodzi o lotowanie gołębia. To mówimy, rozumiem, o produktach, ale też o karmie chyba. Też tą stosujecie karmę? Rzeczywiście, ja mówiąc produkty, mam na myśli także karmę i również od kilku lat praktycznie w 100% używam karmy z firmy Prima i tych dietetycznych i o takich, myślę, ciekawych nazwach jak Bomba, jak Ultra. To są karmy jakościowo bardzo dobre. Ziarno, które kiełkuje, można sobie to sprawdzić. Czyli rzeczywiście warto, myślę, tej karmy używać, żeby osiągać odpowiednie wyniki. Rozumiem. Tutaj, kiedy nagrywamy teraz reportaż, słyszę w tle radio, cały czas gra tutaj w Gołębniku. Taką metodę stosujecie, bo to się spotyka. To znaczy, to jest akurat pomysł mojego partnera hodowlanego, bo tak muszę o Rysiu powiedzieć. On twierdzi, gdzieś tam też o tym przeczytał, zasłyszał, bo to nie jest przez nas wymyślone, że gołębie się bardziej oswajają, szczególnie młode. I myślę, że coś w tym jest. Tak. I tutaj teraz właśnie tutaj pokażmy. Tutaj są właśnie, jest wejście do gołębnika. Tutaj gołębie widzimy na wolierze, a kolega nam pokaże, jak wygląda w środku ten gołębnik z młodymi. Tu mamy, tak jak tu jest 100 młodych, tak? Tak jest. Widzimy, jest na ruszcie. Ruszt to jest taki jakiś plastikowy od kolegi Rzepki, marka z firmy Polmark. Tutaj są siodełka. O właśnie. Te gołębie już są też trenowane, tutaj obloty jakieś są robione nim? To znaczy wszystko na razie na zasadzie wolnej, czyli gołębie sobie latają tyle, ile chcą. Trochę ściszyć, troszeczkę ściszymy jeszcze. Tyle, ile chcą, ja wyłączę może to. No tak, o, na chwilę, bo trochę zakłóca, na sekundę. O, dziękuję. Także to są młode wypuszczane, ale też już pod dyscypliną, nie w sensie trenowania, ale w sensie wypuszczania. Są rano wypuszczane na godzinę, po południu na godzinę. I w taki sposób staramy się wprowadzać już dyscyplinę wśród gołębi młodych, aczkolwiek nie ma żadnych wymuszonych treningów, żadnych wywózek. To jest moim zdaniem o wiele za wcześnie i nie ma zupełnie takich potrzeb. Tutaj zobaczmy, mamy taki ciekawy podpojnik. Tutaj jest ciekawostką, że z boku ma specjalne karmiki, do których można wkładać grid, tak? Melanż widzę. Po tym i u góry stoi, jak się nazywa, woda. Do wody coś specjalnego dajecie? Teraz to znaczy, ja wyznaję taką zasadę, że wszystkie takie naturalne rzeczy, probiotyki, także z firmy Prima, u nas generalnie można powiedzieć, że młode przez cały czas przygotowania i do treningów, i do czasu lotów, ciągle coś do tej wody czy do karmy dostają. Ale tak jak mówię, są to rzeczy naturalne, ja też używam nie tylko tej siary, którą proponuje pan Głazik z Primy, ale mam takiego znajomego hodowcę bydła, który naturalnie prowadzi to bydło. Mam siarę bezpośrednio od krów, też jej używam. Natomiast to, co jest dostępne naprawdę za niewielkie pieniądze, tak możemy powiedzieć, z firmy Prima, gdy chodzi o drogi oddechowe, o układ pokarmowy, wszelkiego rodzaju miksy naturalne, frasale, probiok, te wszystkie środki są stosowane tak,
aby gołębie utrzymać w zdrowiu, bo uważam, że to jest podstawa. Dobrze, dziękuję bardzo. Na razie teraz przejdziemy może do gołębi lotowych. Nim przejdziemy do gołębi lotowych, jeszcze tutaj posiedzimy chwilkę w rozpłodzie. Tutaj akurat jeszcze chcieliśmy przedstawić kolegę Ryszarda, który akurat się pojawił. I więcej o gołębiach rozpłodowych właśnie powiedzą nam tutaj koledzy. Proszę bardzo. Myślę, że nasze gołębie rozpłodowe generalnie są znane i chociażby dzięki stronie internetowej. Natomiast tutaj właśnie w tym niewielkim pomieszczeniu jest zrobionych takich 12 boksów. Zobaczmy, jak boks wygląda. Znajdują się w tych boksach te nasze najlepsze pary rozpłodowe i najlepsze gołębie. Dbamy o to, żeby to rzeczywiście były młode z tych właśnie gołębi. Czyli widzimy, każdy boks jest zamknięty, są tylko w boksie te gołębie, które są akurat sparowane i wtedy zawsze mamy pewność, że potomstwo pochodzi dokładnie z tej pary, tak? Tak, ja tu chcę nadmienić, że takie boksy są wygodne, natomiast myślę, że jeżeli ktoś ma takie boksy, to wie, jaka to jest praca i to jest, trzeba każdy boks, że tak powiem, osobno wyczyścić, obsłużyć zimą, jeżeli marznie woda. Myślę, że to jest rzeczywiście ciężka praca i to wszystko jest wykonywane przez Ryszarda. On ma do tego dużo cierpliwości, dużo więcej niż ja w ogóle do gołębi. Ale dbamy o to, żeby rzeczywiście tak było, że te generalnie najlepsze nasze gołębie rozpłodowe są w tych boksach i młode, które z nich są właśnie z tych, a nie innych gołębi, bo różnie się to zdarza w sytuacji, kiedy gołębie rozpłodowe są wypuszczone na gołębnik w większej liczbie. Także takie boksy żeśmy wymyślili. Pokażmy może, ja tu jeszcze otworzę, zobaczymy, jak wygląda w środku, pokażemy kolegom, jakby ktoś chciał sobie taki skonstruować. Tu widzimy, jest taka rusz, taki jest z tyłu, a z tyłu jest ciekawostka, właśnie nie jest pełna ściana, tylko jest wypełniona siatką, tak? Tak, ma jakiś, z jakiego to powodu? To znaczy, no, żeby był taki też obieg powietrza, żeby było zdrowie przede wszystkim. Te boksy u nas są od zeszłego roku, czyli my je też testujemy. Muszę powiedzieć, A podglądaliście ten patent gdzieś, czy ja sami? Ja radziłem się kilku takich hodowców, którzy też mają takie boksy i jakoś to tak konstruowałem. Więc myślę, że one zdają egzamin. Po tych młodych, które już zostały odłożone i dla nas, i dla innych hodowców, są to zdrowe gołębie, młode, są rzeczywiście w dobrej takiej kondycji. Dlatego chcę twierdzić, że takie boksy to się mają sprawdza. Sens. Tu pokażmy właśnie jeszcze raz te plecy, co jest ciekawostką, są wykonane z siatki. O, tu sobie widzimy. I rzeczywiście one są w pewnym oddaleniu od ściany zewnętrznej, co powoduje, tam jest około 15-20 cm szczelina i wtedy właśnie, tak jak kolega Jerzy zauważył, jest obieg powietrza, natomiast tutaj na dole jest ruszt i też nie ma po prostu takiej konieczności ciągłego sprzątania. Dokładnie, więc sprząta się co kilka dni, dzięki temu, że jest ruszt i taka szuflada, można, myślę, o wiele łatwiej posprzątać wtedy taki boks. Jest to na pewno łatwiej. Rozumiem. A tutaj, tak jak jeszcze kolega Jerzy wspomniał, niestety trzeba dużo czasu poświęcać tutaj na przygotowywanie i podawanie indywidualnie karmy, picia, jak również sprzątanie i tak jak w zimie już rozmawialiśmy, po prostu kiedy zamarza woda, to trzeba szczególnie wtedy zwracać uwagę, żeby ta woda była dostępna. Tutaj jeszcze jako ciekawostka pokażmy, stoi konewka z wodą, to jest woda, którą tutaj już kolega Ryszard może powie. Woda to specjalnie wcześniej nabieracie i tak, odstawiacie, tak? Żeby była zimna i odstana, nie? Żeby była taka... Żeby gołębie nie dostawały takiej bezpośrednio zimnej wody, zwłaszcza teraz, tak? Tak. A w zimie to nie, to w zimie to tak... W zimie nie da rady, rozumiem. Ledną wodę. Rozumiem. Także widzimy, to też można zawsze coś się nauczyć. Rzeczywiście, kiedy gołębie taką gorącą, zimną wodę dostają, a jest ciepło, to jest to szok dla ich, termiczny dla ich układu pokarmowego. Rozumiem. Coś ciekawego tutaj jeszcze mamy, co byśmy mogli hodowcom pokazać? No myślę, że jak każdy rozpłód, no są boksy, tu podobnie jest, można sobie zobaczyć, jest jeden młody z takiej u nas, myślę, podstawowej pary, zaraz go tu wyciągniemy, jak to wygląda. Wygląda bardzo sympatycznie. Samczyk niebieski z białą lotką, samiczka, jak się nazywa, też niebieska. No właśnie, to jest taki jeden z podstawowych oryginał Kesbosła, pierwszy samczyk, którego przywiozłem, się sprawdza w rozpłodzie. Natomiast samiczka? Samiczka to jest oryginalna samiczka od Pitmana? Tak jest, Rainera Pitmana. To jest imbryd na Finieke 5000 z brata Finieke razy wnuczka Finieke, więc taka, myślę, dość ciekawa. I tu młody prawda? Widzimy od razu, jak ładnie wygląda sobie rodzice z dzieckiem, że tak powiem, siedzą, czyli dokładnie. Hodowla prorodzinna. Rozumiem. Dziękujemy bardzo i przejdziemy teraz do gołębi lotowych. Tutaj mamy właśnie gołębniki, wloty, widzimy do gołębnika lotowego.
Tutaj kolega Jerzy powie nam, że chyba nawet sam nie wchodzi teraz do gołębnika, tak? Rzeczywiście mogę powiedzieć wprost, że Ryszard mnie nie wpuszcza do gołębnika, ponieważ to on obcuje z gołębiami i żeby ich niepotrzebnie nie stresować przed lotami. Tylko on ma prawo wejścia, nikogo się tam nie wpuszcza. Taka jest zasada, tę zasadę też wyznawał mój tato, tego się trzymamy i rzeczywiście nie mam styczności z gołębiami lotowymi. Tak na co dzień nie mam mnie tu w domu, więc też niepotrzebnie tam do gołębników nie wchodzę. Jak widać, ja mam gołębniki lotowe podzielone na trzy części. Znaczy tutaj są dwa wloty i tak chyba jest, z tej strony tak. Jeszcze pokażemy kolegom, bo tutaj się znajduje trzeci wlot. Tak jest. O, właśnie. Pierwsza część to są samczyki roczne, których jest kilkanaście. To znaczy od szczytu roczne, tutaj, tak? Nie patrząc z tej strony. Od prawej. To są samczyki roczne. Tutaj mamy najlepszych 17 samczyków dorosłych, czyli starsze niż 2 lata, 2 do 5 lat. Natomiast ten w tej części tutaj od szczytu. Generalnie tak możemy powiedzieć wlot dla samic. Ja od zeszłego roku staram się konsekwentnie partnerów zostawiać w domu, czyli lotować wdowieństwem klasycznym i samcami, i samicami, czyli i najlepszych 20 samic ma samczyki w domu i przylatują do partnerów. Podobnie roczne samczyki i te najlepsze kilkanaście samczyków dorosłych, starszych niż roczne, mają partnerki w domu i tego się trzymam. Uważam, że w naszych warunkach, kiedy konkurs trwa więcej jak pół godziny i samiec musi czekać na samicę więcej jak pół godziny, to poczeka może jeszcze raz, a potem już nie będzie wdowcem. Dlatego nie wkładamy na lot dużo gołębi, bo jest to liczba rzędu 40-50 gołębi, z tej właśnie racji, że partnerzy są w domu i czekają na powrót drugiej jak gdyby połowy. Teraz takie trzeci lot będzie u Was oddziele, tak? Tak jest. I tak, występuje u Was coś takiego, co się można spotkać w innych hodowlach, że po trzecim, czwartym locie te gołębie tak jakby siadają ze zdrowiem, z kondycją, zdarza się to? Absolutnie. No, dbamy o to, żeby tak nie było. Ja też muszę tu powiedzieć wyraźnie, że na ślepo nie stosuję żadnych kuracji antybiotykami. Tak się składa, że od jakiegoś czasu współpracuję z doktorem Myszkowskim i mimo tego, że on jeździ po całej Polsce, tak możemy powiedzieć. Właśnie, wracając, a gdzie mieszka, gdzie można, gabinet ma doktor Myszkowski? Zasadniczo, z tego co się orientuję, ma ten gabinet w Sosnowcu, natomiast ja go zapraszam do domu. Tu jeszcze jest kilku innych hodowców, którzy z jego usług korzystają i staram się tak, by co 3 tygodnie w sezonie lotowym przyjeżdżał, na miejscu robi badania i ewentualnie podpowiada, co trzeba podać gołębiom, bo takie zauważył bakterie czy jakieś przejawy choroby. Tutaj teraz z tego co zrozumiałem, to tych gołębi dorosłych do lotu jest około też 100, tak? Wszystkich razem? Tak można powiedzieć, to znaczy jest gdzieś ich około 80, w tych granicach możemy powiedzieć. Przy czym tak jak mówię, partnerzy zostają w domu. A teraz jeszcze pytanie, jakich ras to są najlepiej gołębie tutaj, które teraz się sprawdzają? Ta samiczka, o której mówiłeś, że była pierwsza. Tak, ale muszę powiedzieć, że u mnie ciągle od ładnych paru lat, gdy chodzi o szybkość, takimi podstawowymi gołębiami są gołębie Gintera Prange. One są w naszej hodowli już więcej jak 10 lat, w różnych krzyżówkach. I muszę powiedzieć, że to są rzeczywiście gołębie, które dają i te pierwsze konkursy i szybkość. Natomiast na pewno takimi kolejnymi podstawowymi liniami to są gołębie Rainera Pittmana, hodowcy znanego, myślę, że nie trzeba go przedstawiać, i wspomnianego już hodowcy z Belgii, Morisa Mateusa z Brisz. A ta samiczka to właśnie była po Prangego gołębiach, tak? Nie, ta samiczka, która była pierwsza z drugiego lotu, a 14 w oddziele z pierwszego lotu, to jest oryginalna samiczka, przy czym zaobrączkowana obrączką olimpijską przez Morisa Mateusa w Brisz. Aha, rozumiem. Dziękujemy bardzo na razie i zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej kolegi Jerzego, gdzie można się zapoznać z tymi gołębiami, są ich zdjęcia, rodowody, jak również wyniki. Podam tylko adres, to jest www.golebie-kostosz.pl, jak również można wejść do nas na stronę i w dziale gołębie w hodowli, tam odnaleźć nazwisko Kostosz Żółkiewicz i tam również bezpośrednio można te gołębie zobaczyć. Także dziękujemy bardzo i postaramy się kolegów odwiedzać regularnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.